Mody Ekokreatywnej na mój kanał na haul sukienek. Pokażę Wam dzisiaj same sukienki, oczywiście kupione przeze mnie w second handach. Jedna jest z Vinted i jedną otrzymałam, także będzie to taki dla mnie dodatkowy bonus. Część z tych sukienek oczywiście będzie dla Was, bo sami doradzicie mi, którą sukienkę sobie zostawić. Zawsze Was proszę o radę, bo naprawdę widząc coś z zewnątrz jesteśmy bardziej obiektywni, więc tym razem też Was proszę, doradźcie, którą sukienkę sobie zostawić. No, ale w każdym razie sukienki są przepiękne, są to sukienki z jedwabiu, z super tkanin, z lnu, są to sukienki również projektanckie, także już się nie mogę doczekać i przechodzimy do hola. I oczywiście bardzo Was proszę też o wsparcie, Wasze polubienia i subskrypcje bardzo pomagają rozszerzać zasięgi kanału, także bardzo, bardzo Was proszę i będę bardzo wdzięczna za kolejne subskrypcje i polubienia. Przechodzimy dalej. Moi drodzy, zacznę od sukienek najmniej formalnych, czyli najbardziej takich na luzie. Zacznę od tego, co mam na sobie tym razem. Jest to sukienka, moi drodzy, z metką. Jest to sukienka z metką od marki Vero Moda i ona jest w dobrym rozmiarze dla mnie, natomiast ona ma troszkę tutaj duży dekolt. Jak widzicie, on mi się lekko rozchodzi po zawiązaniu tej sukienki, bo jest to sukienka, o, jak widać, kopertowa. Jest ok, ale ja bym tutaj wszyła za trzaskę. Jest bardzo fajna i ta sukienka, słuchajcie, jest bardzo luźniutka, z długim rękawem, w takich modnych trendach z tymi lekkimi bufeczkami tu. W ogóle bardzo ładnie leży moim zdaniem na sylwetce. Tutaj wzdłuż ma taką falbanę i ona jest z metką nowa, także dostałam ją od kogoś. Jest z metką i po prostu jest to nóweczka z metką 80% wiskozy, 20% włókna jest sztucznego, ale 80% wiskozy to jest ok, to jest oddychająca sukienka i ona ma tutaj dosyć luzu, więc też nie będziemy się jakoś płocić. Jak ktoś nie lubi mieć odkrytych rąk, to no może nie na takie 30 czy 40 stopni upały, ale na lato, na wiosnę całkiem fajna sukienka i pokażę Wam z bliska te wzory, bo to są takie kwiaty. Na czarnym tle białe, takie zarysy kwiatów bardziej. Tu nie ma żadnych halek, nic. To jest naprawdę cieniutkie. Jak do tego byście włożyli sobie jakiś sweterek czy żakiecik, to spokojnie taka sukienka może robić za sukienkę do pracy, czy nawet na jakąś okazję, taką może nieco mniej formalną. Ale naprawdę, naprawdę bardzo ładny zestaw kolorów, słuchajcie. Przyjemna sukienka o bardzo fajnym kroju. Zobaczcie, tam stylówkę oczywiście, no i nówka. Także bardzo fajnie. Cieszę się. Ta sukienka będzie dla Was dostępna. Wiecie, dla mnie jest trochę problematyczny ten dekolt jednak. I chyba troszkę też zbyt formalny jak dla mnie, bo ja rzadko mam okazję nosić tego typu sukienki. Także idziemy dalej. Teraz będą dalej takie sukienki mniej formalne. Właśnie na końcu najbardziej eleganckie pokażę Wam. Następna sukienka to jest sukienka, w której już byłam ubrana i tą sukienkę jestem na 99% przekonana, że sobie zostawię, bo jest naprawdę cudowna po prostu. Uwielbiam coś takiego i noszę ją z paskiem i bez paska. Znaczy miałam ją raz, więc zobaczycie tam przebitki mnie, jak idę właśnie już w Krakowie. Zarówno zdjęcia z rynku, jak i z plant, taką przebitkę, jak w niej idę do teatru. Już Wam powiem wszystko. To jest Love Forever, nazywa się ta firma. Bardzo fajne, Love Forever. Zaraz Wam pokażę wszystkie szczegóły. Chcę Wam powiedzieć, jaki jest skład, bo wydaje mi się, że to jest len całkowity, ale mogę się mylić oczywiście, więc wolę sprawdzić. Tutaj jest napisane. Tak, 100% len, moi drodzy. No i zobaczcie, jest to panterka. Oczywiście nie każdy lubi panterkę, ale w takim stylu panterkę ja bardzo lubię. I zobaczcie, jakie ma fajne tutaj takie taśmy z takimi gwiazdami jeszcze. Jest ona taka trochę w stylu ogrodniczki, ale taka długa i luźna. I dlatego właśnie można nosić ją moim zdaniem i z paskiem i bez. Może być całkiem luźna, taka nawet wręcz plażowa na kostium kąpielowy, jeśli bym miała w takim stylu kostium, że tylko to zakładamy i do widzenia. Ale może być też po prostu na podkoszulek. Ja tam sobie to włożyłam na podkoszulek w takim neutralnym, szarym kolorze, taki bardziej nowoczesny podkoszulek. No i do sneakerów, które mam właśnie z takimi elementami panterki oraz do paska i do mojego plecaka w takim właśnie szarawym kolorze. Żeby już nie przesadzić z tą panterką, bo mogłam też włożyć torebkę w zebrę, ale
bez przesady. Jestem ciekawa waszych opinii, jak wyglądam w tej sukience. Ja uwielbiam taki styl po prostu, więc pewnie jest to takie workowate. No, nie jest to sukienka typu jak ta, która kształtuje talię i tak dalej. Ale moim zdaniem jest to po prostu cudowna rzecz, ta sukieneczka. Kochani, następna sukienka, która jest w podobnym stylu trochę, jest w stylu boho. Nie jest w panterkę, ale jest w stylu boho. Jest z świetnego materiału i już wam powiem tytuł. Biskutch, o bardzo dziwne. To jest napisane XL, ale ta sukienka jest moim zdaniem uniwersalna. Może być od S-ki do XL, bo zobaczcie, ja tam na filmiku mam ją włożoną i to wcale nie wygląda źle. To nie jest jakieś faux pas, że jest ta sukienka taka luźna. Bardzo fajnie, że jest luźna. Jest lato, ona ma rękawek, więc lepiej, żeby miała luz. Moim zdaniem na XL te rękawki będą takie zbyt obcisłe. Może na L-kę tak, ale na XL to już jest... Wydaje mi się, że trochę te rękawy będą za obcisłe. 100% bawełna, kochani. To jest taka gruba bawełna, która w dotyku i w wyglądzie trochę przypomina len. Popatrzcie, takie kolory ma. Ma bardzo fajne takie nadruki jakby takich lilijek jaśniejszo-fioletowych na tym ciemnofioletowym tle. Popatrzcie, chodzi mi o te rękawy. Widzicie, że one owszem mają tutaj przestrzeń, ale no to zależy jak z tą XL-ką. Czy to jest taka XL-ka naprawdę, czy... No, bo tutaj jest dość szerokie, to ja mam luz, ja mam dużo luzu, ale może ktoś w rozmiarze XL już nie mieć. Jest też zamek oczywiście, więc jeżeli ona byłaby na większy, faktycznie na większy rozmiar, to można sobie rozsunąć ten zameczek kryty i wtedy to jest dużo łatwiej włożyć. I słuchajcie, co jest bardzo fajnego w tej sukience, to są te troczki, które są wiązane na plecach. Świetne to jest, każdy troczek osobno się wiąże i ma takie długie, zwisające chwostki. Fajna sukienka, naprawdę bardzo fajna będzie na upały, bo ten materiał bawełniany jest taki bardzo przyjemny. No w ogóle na lato piękna sukienka w cudownym kolorze, no przyznajcie sami, że jest po prostu prześwietna jest. Ja to włożyłam w stylusy do takich fioletowych sandałów od Diesla i się trochę zakochałam, tak szczerze to się tak zastanawiałam, czy sobie też nie zostawić tej sukienki, ale chyba mam już za dużo sukienek maxi. Poradźcie mi, co sądzicie? Wydaje mi się, że może jest jednak odrobinkę za duża i... No i kurczę, kolejna długa sukienka, ale znowu do tych sandałów jak super pasuje. Kochani, jeszcze jedna taka właśnie półsportowa sukieneczka, marka Only i to jest bawełna. Sprawdzę, czy 100% bawełna, bo wiecie, już trochę tych metek jest i mogę zapomnieć. Już patrzymy. 73% bawełny jednak jest w tej sukience. Dosyć luźne rękawki. Ma takie dłuższe, drapowane rękawki. Taka sukienka właśnie może być jako sukienka biurowa spokojnie, bo nie ma dekoltu, ma dłuższy rękaw. Więc też nie będzie nam zimno, jeśli jest na przykład klimatyzacja w pracy. A z drugiej strony faktycznie ten w dużym stopniu jest bawełniany ten materiał i jest to bawełna dosyć cienka, dosyć... Ta tkanina nie jest gruba taka i jakaś, nie jest też obcisła pod pachami. Z paseczkiem jest sukienka, więc można sobie też uformować talię i jest taka prosta przed kolano, więc myślę, że to spokojnie może być sukienka na styl biurowy. I ona jest w rozmiarze 36, ale only. Wiecie co, ona spokojnie może być na M-kę. SKM-ka. Na L-kę już nie. Ale SKM-ka jak najbardziej. Pięknie wyglądają takie sukienki w lecie w stylu marynarskim, w takich kolorach. Mnie się bardzo podobają. Trochę chyba za dużo nawet mam tych sukienek ostatnio w tym stylu, ale są takie uniwersalne, praktyczne, wyglądają tak schludnie i czysto, prawda? Takie tego typu sukienki w tych kolorach. One tak w lecie jakoś dodają takiej świeżości bardzo. W każdym razie bardzo, bardzo fajna sukieneczka. Tej sukienki sobie nie będę zatrzymać, już jedną mam białą, nawet mam dwie takie niebieskie, więc już bez przesady. No i teraz idziemy do trochę bardziej eleganckich rzeczy, a mianowicie, to mi się tu wywinęło, słuchajcie, wbija mi się ten, o. Ten dywan. Mam teraz bardzo fajną perełkę. Zacznę od tej szarej. Jeszcze cztery sukienki, bo dzisiaj jest 8 sukienek w sumie. Guess by Marciano, słuchajcie, Los Angeles. Bardzo ładna sukienka, tuniko sukienka, ale to normalnie spokojnie może być sukienka, bo ona jest przed kolano, nie jest w ogóle taka mini krótka, tylko jest taka już dłuższa. I już wam powiem, jaki ma skład ta sukienka. Tu jest napisane, że to jest rozmiar 46. Wiecie co?
nie wiem, może włoskie 46, no to to by było 42. Nie, ona jest po prostu oversize'owa i ja uważam, że ona by nie wyglądała za dobrze na takim dużym rozmiarze. 94% wiskozy, więc bardzo fajny skład, naprawdę. I uważam, że S-ka, M-ka, może L-ka, ale to jeżeli ktoś nie ma jakichś dużych bioder, bo przy raczej takiej, o, przy raczej figurze jabłka to by się sprawdziło, czyli że raczej tutaj jest, może być troszkę więcej w pasie, niekoniecznie w biodrach i ona może przez te rękawki trochę tam kamuflować pewne rzeczy, natomiast do ładnych nóg sukienka jak najbardziej. Zobaczcie, markowa sukienka z takim fajnym, tutaj z cyrkoniami, takim emblematem, pewnie to jest Swarovski, domyślam się, nic nie brakuje. Zobaczcie, wszystkie elementy są, bardzo, bardzo ładna sukienka, tym razem naprawdę to jest sukienka minimalistyczna, która też tutaj tuszuje tutaj ramiona do pewnego momentu, więc uważam, że super zdobycz. Powiedzcie mi, jak w niej wygląda, dajcie znać, co sądzicie o tej sukience. Kolejna sukienka, nie będę jej mierzyć, ponieważ to jest naprawdę dużo za duży rozmiar na mnie, to jest L-ka. 14, więc nawet L-ka może być w XL-kę. I to jest sukienka z Jedwabiu marki Jigsaw. Super piękna sukienka, zobaczcie. Taka firma. Przepiękna kolorystyka. No słuchajcie, naprawdę zachwyciła mnie ta sukienka. Zobaczcie, jakie piękne są te takie lekko rozmazane kwiaty na tle tego fioletu, tej oberżyny wręcz, ale ona jest taka przydymiona jakby i te kwiaty też są w przepięknych kolorach. Szkoda, że ta sukienka nie jest w moim rozmiarze, bo to moje kolory, ale naprawdę jest tak elegancka, z jedwabiu. No i ma rękawek, w ogóle no, jest naprawdę perfekcyjna. Ja się patrzę jeszcze, czy tutaj wszystko jest ok, ale nie widzę żadnych wad w tej sukience. Ona ma elastyczną podszewkę, można sobie wypluć tą podszewkę. Ta podszewka jest na 100% sztuczna, tak. 90% jedwab, moi drodzy. 90% jedwab i 10% elastanu posiada. Świetny jest ten materiał, naprawdę jest przesuper. Zobaczcie, jaki przyjemny. No, natomiast jeżeli ktoś nie lubi za dużo sztucznego, to można sobie po prostu odciąć na przykład podszewkę, wypróć albo dać do krawcowej i wypróć, ale można też włożyć po prostu jedwabną halkę pod spód jeszcze i wtedy jesteśmy luksusowi i jedwab będzie dotykał ciała. Przepiękna sukienka, naprawdę przepiękna. Ciekawa jestem waszych opinii, ale moim zdaniem jest bardzo, bardzo elegancka i ma te ukośne tutaj cięcia pod biustem, które będą ładnie formować właśnie sylwetkę. No i teraz, kochani, o, teraz sukienka taka wieczorowa, mała czarna, jest o rozmiar za duża. Da się, wiecie co, w stylówce da się to nosić, no jak widzicie zresztą, tam w podglądzie, Tiger of Sweden, rozmiar 38, no czyli naprawdę to jest o rozmiar za duże na mnie, mam luzy w biuście, więc to będzie dobre na M-kę na pewno, 100% jedwab, cała sukienka, słuchajcie. Podszewka pewnie jest z wiskozy. Pisze 100% jedwab, ale wątpię, żeby podszewka była z jedwabiu. Myślę, że ona jest bardziej wiskozowa, a tu jest podszyta taką siateczką, więc ta siateczka to już na pewno jest sztuczna. Natomiast tam ten materiał to mi wygląda na wiskozę. Tak, słuchajcie, bardzo fajna, w takim stylu właśnie lat 20, taka fruwająca. Całkiem fajnie się prasuje, ja to żelazkiem przejechałam i w ogóle nie była wymięta, nawet mimo, że była taka zwinięta. Więc bardzo łatwo, dosłownie tylko tak lekko z parą przyleciałam w powierzchu żelazkiem po tych fruwających częściach i wcale to nie jest takie uciążliwe, powiem wam, bo jakbym miała każdą taką prasować, to w życiu bym takiej sukienki nie kupiła, ale całkiem spoko się to zachowuje właśnie w prasowaniu, a jak macie parownicę, to będzie minuta dosłownie. Piękna sukienka z jedwabiu, czarna, na imprezę jakąś, słuchajcie, na imprezę letnią, na jakąś randkę letnią. Świetny ma krój, naprawdę. Świetny, według mnie. Troszkę za dużo na mnie, bo bardzo mi się podoba jej krój, bardzo jest świetny. Naprawdę ma, krój ma rewelacyjny po prostu, moim zdaniem. I w ogóle ja lubię bardzo takie fruwające dołem sukienki. Ostatnia sukienka to jest taka perełka markowa, a i też składowa. Hugo Boss Orange i moi drodzy, ta sukienka to jest bawełna z jedwabiem, już wam powiem, oczywiście wszystko jest oryginalne, teraz wam pokażę tu metkę, bo to te
Te marki to mają takie specyficzne metki z takimi grubymi materiałami tutaj. W ogóle made in Poland, zrobiona w Polsce. 70% bawełny, 30% jedwabiu jest w tej sukieneczce. No i jest bardzo ciekawa, jest on, niestety jest na mnie o rozmiar za duża też, bo ten kolor, patrzcie, co za przepiękny kolor. Ona ma, słuchajcie, oddzielnie halkę i ta halka wydaje mi się, że ona jest, też ma metkę Boss Orange, więc to jest oryginalna halka. Ta halka wydaje mi się, że jest, że nie jest z jedwabiu, tylko właśnie z acetat. Tak, acetat i kupro, czyli to jest wiskozowa haleczka, a sukienka wierzch jest bawełniano-jedwabny. I ona jest związana naokoło kopertowo i dlatego tutaj możecie zobaczyć na podglądzie, że ona musi być w dobrym rozmiarze, bo co prawda można to mocniej związać, ale to już nie wygląda tak dobrze. I mam ją trochę tutaj w pachach za dużą jednak, no niestety. A bardzo, bardzo liczyłam, że będzie na mnie dobra, bo jest tak piękna. Ja kupiłam na Vinted, strasznie mi się spodobał design i właśnie ten cieniutki, taki chmurkowy materiał na upały. Przepiękna sukienka, zobaczcie jakie ma ładne, tutaj ma takie guziczki jak na rozmiar M. To da się je normalnie tu zapiąć na szlufki i ma bardzo ładną taką ozdobę, więc to może być też właśnie taka fajna na jakieś spotkanie, na jakieś wyjście letnie do teatru, do kawiarni, na spacer jakimś bulwarem. Przesuper, przesuper, piękna sukienka. Hugo Boss. Udało się. No i moi drodzy, chyba to są, tak, to są już wszystkie sukienki na dzisiaj. Jestem ciekawa, która jest dla Was numerem jeden. No dla mnie, powiem Wam, że wielki dylemat. Hugo Boss jest przepiękna, szkoda, że nie mój rozmiar. No, ta, powiem Wam, że ta w panterkę to wiadomo, bo to jest taka rzecz, którą bym pewnie na co dzień nosiła. I, no i ta z Guessa i ta fioletowa też mi się strasznie... Właściwie, wiecie co, wszystkie sukienki są świetne, tylko pytanie na jaką okazję i dla kogo, prawda? Także piszcie koniecznie i oczywiście bardzo Was zapraszam na kolejne filmiki. Będzie super, super fajny haul lumpeksowy z dużą ilością nowych butów też markowych, naprawdę markowych i z pięknymi jedwabnymi bluzkami i tak dalej. Więc już Was zapraszam na następny filmik i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!